Cześć, dziś chciałabym pogadać trochę o wolności i odwadze. Tak naprawdę trochę w masażu, ale też i w życiu. Natchnęło mnie kilka rzeczy do tego. Po pierwsze, to jakie osoby do mnie przyjeżdżają na kurs i co mi mówią i jak bardzo są przejęte tym, czy ja wystawiam certyfikat, ile razy muszą przyjechać do mnie, żeby potem móc pojechać na spotkania z Susan Floyd, moją hawajską nauczycielką, czyli żeby się kształcić dalej, czy ja wystawiam certyfikaty Aloha International i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc po pierwsze primo, zajmę się pierwszym tematem najpierw. Czyli wolnością. Aloha International, czyli organizacja hawajska, nie wystawia certyfikatów. I certyfikaty są wystawiane głównie na potrzeby nasze, polskie, europejskie. I przez 12 lat nie był mi ani razu potrzebny mój certyfikat. To ładnie wygląda na ścianie, może. Ale certyfikat nie świadczy o tym, jak ty masujesz. Świadczą o tym twoi klienci. To, czy wracają, czy są zadowoleni, czy ich ciała mniej bolą. To są nasze certyfikaty i to są moje najcenniejsze certyfikaty. I do tego też zachęcam, żeby nie fiksować się na certyfikat, bo to, że ty kończysz kurs masażu takiego czy takiego, super, fajnie, masz papier, jest done, tak? Jeśli chodzi o klasyczne masaże, takie masaże medyczne, jest mnóstwo wiedzy do ogarnięcia, ale nawet jeśli ogarniesz całą wiedzę, to dopiero dotknięcie klienta i sprawienie jakiejś ulgi w jego ciele, dopiero wtedy to jest sukces. Dopiero wtedy to jest ten certyfikat. To jest ta praktyka. Z każdą kolejną osobą przemasowaną rosną nasze kompetencje. I to są kolejne kursy zaawansowania, przynajmniej w masażu hawajskim. To, ile osób pomasuje, w jaki sposób je pomasuje, to są moje kolejne kursy zaawansowania. I nie ma czegoś takiego jak zaawansowany kurs Lomi Lomi. Możemy pogłębiać technikę, możemy doprecyzowywać technikę, ale tę samą technikę, którą się poznaje na kursie dla początkujących. Kurs dla początkujących różni się tym, że nie umiesz masować i chcesz się tego nauczyć, więc jesteś na początku i po prostu jedziesz na kurs, żeby się tego nauczyć. Kurs dla zaawansowanych to jest taki, że jedziesz, bo już umiesz i po prostu trenujesz i nauczyciel czy osoby, które są z Tobą w grupie, dają Ci informację zwrotną. Kolejnym kursem dla zaawansowanych jest każda jedna osoba, którą się pomasuje. I wierzcie mi, byłam na chyba 8 zjazdach z Susan. Jeździłam 2 razy w roku z nadzieją, że ona powie coś więcej, że pokaże coś więcej. I nie sztuką jest uczyć się coraz to nowszych ruchów. To jest fajne, pewnie, szacun, super. Natomiast sztuką jest robić ten sam ruch tak samo skutecznie. I ja się w tym szkole, żeby nie wymyślać nowych, nie wiadomo jak wielkich, skomplikowanych teorii, ruchów i trików, tylko słuchać tego klienta, który przychodzi, że jemu pomaga to i to i pogłębiać, jeszcze bardziej czuć, jeszcze bardziej uwalniać napięcia ze swojego ciała oraz słuchać tego, co to konkretne ciało, które do mnie przyszło, czego ono potrzebuje. Ono czasem nie potrzebuje zaawansowanych technik przewracania, obracania, układania i o, właśnie czegoś takiego. Ono potrzebuje jednego ruchu. Tego jednego podstawowego, konkretnego spokoju, ciszy, harmonii, zdecydowania i wielu innych rzeczy, które się na ten ruch składają. Także nie fiksujmy się tak, i to radzę, tak? Nie fiksujmy się tak na tych papierkach, na tych stopniach. Ja tego nie lubię. Wiem, że się mogę narażać i się narażam pewnie wielu. To jest moja szkoła, moje podejście i 12 lat praktyki mnie w tym jakby utwierdziło, że każdy klient, którego ja przemasuję, jest moim kolejnym stopniem zaawansowania. Jest tych klientów ponad 2000, czyli mam ponad 2000
poziomów lomi-lomi, tak? Bo każda osoba jest inna. I to, że ja się nauczę jakiegoś super, hiper i w ogóle fancy ruchu, wcale nie znaczy, że ja jestem takim, przepraszam, zajebistym masażystą. Wcale nie znaczy, że jestem świetnym terapeutą. Pytanie, jak ten ruch zadziała na tego klienta? Czy ten ruch taki super duper, którego ja się nauczyłam i który jest taki świetny, czy on będzie dobrze zrobiony? Czy on ma sens dla tego konkretnego człowieka? Dlatego słuchajmy naszych klientów. Przede wszystkim słuchajmy naszych klientów, a nie naszego ego, które chce po prostu zrobić. Fajnie jest się uczyć, fajnie jest się rozwijać, fajnie jest praktykować nowe rzeczy. Fajnie, pewnie. Znajdźmy sobie osoby, na których będziemy to trenować, bo trzeba się tego też nauczyć i trzeba to wytrenować. Natomiast czasami trzeba się nauczyć dodawania, żeby nauczyć się, nie wiem, jakichś całków czy różniczek, czy nie wiadomo czego tam jeszcze, jakiego dzielenia i mnożenia, tak? Te podstawy naprawdę czasami wystarczają. Susan wcale nie pokazuje nie wiadomo jak zaawansowanych ruchów. Wystarczy czasami, że położy się ktoś bardzo chudy i nam się wydaje, że ona zrobiła coś innego. No wcale nie, bo ten ruch został wymyślony na potrzeby tego klienta, tego konkretnego klienta. Zachęcam do tego, żeby się uczyć, oczywiście, żeby jeździć, doświadczać, ale te papiery, no czy to, że to wisi sobie, tak, ja wystawiam, pewnie, że wystawiam certyfikaty. Są nawet certyfikaty wydawane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej z LOMI. Są, ale czy one mówią, jakim Ty jesteś masażystą? Czy one mówią, jak Ty traktujesz każdą jedną osobę? Czy ten certyfikat mówi, komu Ty pomogłeś, kogo wysłuchałeś, komu uwolniło się jakieś napięcie? Co mówi ten certyfikat o Tobie? To jest tak do przemyślenia. A drugą rzeczą, którą chciałam poruszyć, jest kwestia odwagi. A natchnęło mnie do tego to, z czym przychodzą do mnie też moi klienci, jak mi opowiadają o tym, że przychodzą do mnie na masaż albo na kurs, bo pooglądali sobie właśnie te moje filmiki i że jestem jedną z nielicznych osób, która te filmiki nagrywa, że zaczęłam w ogóle mówić o masażu, że nie trzymam tego dla siebie, że dzielę się tą wiedzą, że jest coraz więcej lomi praktyków i jest pewien głód tej wiedzy, bo idziemy w świat, nauczymy się masażu, a potem codziennie napotykamy jakieś małe lub większe problemy i nie wiemy, jak sobie z tym poradzić, ale nie zawsze mamy taką możliwość, żeby za każdym razem pukać do kogoś czy do swojego nauczyciela, no wiesz co, no mam taki problem, jak sobie z tym poradzić, więc dlatego nagrywam te filmy, żeby się tą wiedzą dzielić. I wiem, że to też pomaga i wiem, że jest takie zapotrzebowanie. Więc jeśli gdzieś tam jest jakiś nauczyciel czy jakiś lomi praktyk po prostu, który chciałby mówić o masażu, to proszę, mów, proszę, jesteśmy potrzebni. To jest fajne i dla nas, dla tych, którzy praktykują i cały czas jesteśmy i masujemy. I fajne dla naszych klientów, bo też dowiadują się czegoś więcej o tym masażu. Nie siedźmy w podziemiu, nie siedźmy na aureolach świętości. Dzielmy się tą wiedzą, bo ona nie jest tajna, ona nie jest zamknięta. I tak każdy z nas potem idzie do swojego gabinetu, do swojego klienta i robi swój job. Po prostu. Czy ktoś weźmie tę wiedzę i ją zastosuje, to już jest jego sprawa. Jak on ją zastosuje, to jest jego sprawa. Ja nie wierzę w konkurencję. Nie wierzę w to, że ja teraz coś powiem, czy zdradzę jakieś tajniki, jak ja masuję, czy jak ja uczę i ktoś to po prostu teraz przejmie i będzie robił. Do mnie piszą ludzie, pytają, Kawula, jak zacząć uczyć? Co trzeba zrobić, żeby zostać nauczycielem? Po prostu zacznij uczyć. Po prostu nie potrzebujesz papierów. Jeśli czujesz, że chcesz, to po prostu dziel się tą wiedzą. Powiem więcej, mają już osoby, które chcą skorzystać z tego i chcą być ich uczniami. Nie, 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 bo ja muszę na jakiś kurs, bo ja muszę zdobyć jakiś certyfikat, bo nie mogę się wyłamać. Ja w to nie wierzę. Ja wierzę w to, że jeśli przychodzi do Ciebie ktoś i prosi Cię o to, naucz mnie tego, co Ty potrafisz, to naucz go po prostu. Nie bój się tego. Nauczyłeś się czegoś. Podziel się tą wiedzą. Po prostu. Jeśli chcesz, jedź do Susan. Proszę bardzo, jedź do innych nauczycieli.
świetnie, ugruntuj się, ale nikt nigdy tam, nawet na tych kursach dla nauczycieli, nie da Ci tego, tej pewności siebie. Tą pewność siebie da Ci tylko praktyka. To znaczy, ja tak mówię, jakby to było takie kategoryczne. Tak jest, tak było w moim przypadku, że mogłam jechać na dziesiątki zjazdów, a ja ciągle byłam niepewna. Nawet jak mi mówili, świetnie masujesz, ja ciągle byłam niepewna. To musiało wykiełkować tu we mnie, że ja w końcu poczułam, aha, dobra, minęło 8 lat, Kawula, umisz to, jesteś w tym dobra, super, działaj, ucz, przekazuj dalej, nie bój się. Nie bój się iść swoją drogą. Proszę, nie bój się iść swoją drogą. I chciałam o czymś powiedzieć. I chciałam tutaj przy tej oto okazji powiedzieć o tej wolności i odwadze jednocześnie, ponieważ dla mnie Lomi jest taką właśnie wolnością i odwagą. Świetnie poradziła sobie z tym Marta Maja Gierczyńska, która jest nauczycielką masażu hawajskiego i wypuściła kurs chyba rok temu jakoś tak, kurs online z Lomi. Ja sobie tylko wyobrażam, jaka była burza po prostu i tornado w środowisku Lomi masażystów, że jak to uczyć Lomi i to z wideo, i to z filmu, z kursu takiego online, że przecież to tutaj zbezczeszczenie nauk, świętości, ołtarzy i nie wiadomo czego jeszcze, jak tak można i w ogóle podejrzewam, że były takie głosy i ja wiem, że takie głosy były. Natomiast ja się cieszę, że taki kurs jest, ponieważ to jest świetna ściąga. Ja odsyłam też moich uczniów, słuchaj, kup kurs Marty Mai Gierczyńskiej, ponieważ nie musisz dzięki temu przyjeżdżać na kurs i nagrywać na kamerę tutaj i nagrywać tego wszystkiego, co ja teraz właśnie Ci mówię. Zapomnij o tym. Niech Twoje ciało się tego nauczy. Jeśli chcesz koniecznie nagrywać, to już weź kup kurs u Marty, bo tam jest to zrobione inżyniersko, bardzo precyzyjnie, naprawdę szczegółowo, jeszcze z pięknymi obrazami. W sensie to pięknie jest też, to pięknie wygląda, piękne wideo, sceneria, no cudo, tak? Też bym chciała coś takiego umieć zrobić. Natomiast to jest pomoc. Jest internet, jest Facebook, to jest cudowne narzędzie. Gdyby nie ten telefon i nie to, że ja się przełamałam, ja bym nie poznała mnóstwa osób. To jest narzędzie, ono nie jest demonem, to nie jest diabeł wcielony. Mamy wybór, czy używamy tego narzędzia, czy nie. I możemy sobie żyć w wiosce i klepać glinę i w ogóle nie być na żadnych Facebookach i mieć potąd klientów. A możemy, tak jak ja, być bardzo nieśmiałą osobą, siedzieć sobie w mieszkaniu i po prostu kliknąć w okienko, nagrywaj i powiedzieć parę słów do ludzi. Ktoś to obejrzy i stwierdzi, ha, mam ochotę poznać Kawulę. I potem, nie wiem, jesteśmy kumplami, tak, i mamy fajną relację, przyjeżdża do mnie klient i po prostu uczy się masażu, a potem mi zrobi świetny masaż, a potem idzie i robi setką osobom świetny masaż. Więc Marta zrobiła świetny job. I nie da się nauczyć masażu z kursu online. Nie da się. Da się doprecyzować, da się zobaczyć, da się podejrzeć, da się trochę poczuć. I niechże są takie kursy, a nie, że się ludzie uczą z YouTube'ów właśnie masażu. Bo były kiedyś, 12 lat temu, kiedy ja zaczynałam, były tylko filmiki, jak pani w chuście masuje. I tylko z tego można było podpatrzeć, jak kurde zrobić ten ruch, jak ja jechałam na mój kurs, ja nie miałam telefonu komórkowego, ja się uczyłam poprzez robienie, moje ciało zapamiętywało, tak? Więc ja nie miałam żadnej ściągi i ja bym bardzo dużo dała za taki kurs Marty jak wtedy, bo ja byłam bardzo pogubiona, ja nie pamiętałam, nie ufałam sobie, nie wiedziałam jak ręce, jak nogi, jak to wszystko poprzekładać, co było po kolei. Naprawdę zajęło mi to dużo czasu, żeby się tego nauczyć. I gdybym miała taką pomoc, jaką stworzyła Marta, pewnie bym trochę inaczej dzisiaj gadała i pewnie bym szybciej zaczęła gadać w ogóle. Drugą rzeczą jest też właśnie mój kurs automasażu, który wypuściłam. I to, że ludzie mówią, ojej, odważyłaś się, ale fajnie, super, że taką wiedzą się dzielisz.
a nie boisz się, że w ogóle wszystkie tutaj tajniki swoje zdradzisz. Nie, no litości, wiedzy nie zabraknie. Bierzcie, po prostu bierzcie. I każdy może na ten temat wypowiedzieć swoje zdanie. Każdy może uważać, że właśnie dobra, to teraz kurs masażu Lomi to jest straszne zło i w ogóle jak tak można, że na Hawajach się po prostu kahuni w grobie przewracają i nie wiem, ocean, wulkany po prostu zaraz powybuchają, bo jak się można uczyć masażu z takiego kursu online? A Marta po prostu wykazała się ogromem odwagi, bo zrobiła coś innego, zrobiła coś pierwsza. Postawiła krok tam, gdzie rośnie dżungla i po prostu trzeba było od nowa wszystko wykarczować. Dała możliwość, otworzyła nowe okno, odważyła się, zrobiła coś. Ja ją za to naprawdę podziwiam. Dlatego jeśli masz coś w sobie, czym się chcesz dzielić, idź do swojej własnej dżungli, bierz maczetę i rób to. Ja się zawsze tak emocjonuję przy tym, ale naprawdę chciałam to powiedzieć. I tak jak mówi Brené Brown, stajesz na arenie i tylko ty masz prawo na tej arenie siebie samego jakoś ocenić. Nie przejmuj się tymi słowami, czy krytyką, czy jakimiś opiniami ludzi, którzy nie są na tej arenie i którzy się nie odważają i którzy nie zrobili nawet kroku w tym kierunku, którym ty idziesz, tak? Więc chciałam też dać takiej odwagi tym osobom, które właśnie odważają się zrobić ten krok do dżungli i się trochę boją, bo nie wiedzą, co powiedzą inni, jak zareagują, a może będziesz wyklęty z tego środowiska. To znaczy, że to środowisko nie jest dla ciebie, po prostu. I znajdzie się coś innego. I lepiej mieć jednego człowieka, który stoi za tobą albo obok ciebie, i naprawdę czujesz jego ciepło i wsparcie, niż całe wielkie gniazdo os, które cię zaraz pokąsają. Więc ja czasami się czuję właśnie jak taki wyrzutek, że o Jezu, ja teraz robię i mówię, Boże, ja teraz nagrywam taki filmik, ja powiem teraz takie straszne rzeczy i w ogóle to nagrywam i teraz siedzę na stole do masażu. Na świętym ołtarzu siedzę. A ja mówię, no kurde, to jest narzędzie. To jest stół do masażu. Mam chustę, na której siedzę. Tak, siedzę na stole. Mnie uczono, że na stole się nie siedzi, bo to jest ołtarz. Ale ja jestem integralną częścią z tym stołem, kiedy masuję. Ten stół mi pomaga. Ten stół jest przedłużeniem mnie. Ten stół daje ciepło, daje schronienie, daje dobre rzeczy mojemu klientowi. Ja w zasadzie żadnych rzeczy nie traktuję jak rzeczy o tak pf, pyk. Ja każdą rzecz szanuję. Każda rzecz jest dla mnie ważna. Stół, który mam, na którym siedzę grzesznie, jest ze mną od 12 lat. Nie chcę mieć aureoli. Nie chcę być świętym terapeutą. Ja chcę być człowiekiem, który masuje, który robi swoje, który może usiąść na stole, który uczy, który wystawia certyfikaty, jeśli ktoś tego potrzebuje, nie daje certyfikatów, jak ktoś tego nie potrzebuje, który wyraża to, co chce wyrazić, żeby się nie bać nikogo, naprawdę. Ja teraz mówię to z takiej mocy swojej własnej i po tych kursach, które teraz przeszłam, bo usłyszałam dużo strachu w moich uczniach, dużo strachu, bo się naczytali, naoglądali, a ile muszą mieć stopni, a ile muszą mieć kursów, a ile muszą mieć zaliczeń, żeby się uczyć dalej i że jest takie przerażenie, o Boże, idź, ucz się i leć, kurde, wolny, kurde, no. Ja myślę, że w każdej ścieżce tak jest, czy to jest medytacja, czy to są jakieś sztuki walki, czy to jest inna forma terapii, że jest ten moment, kiedy jesteśmy blisko nauczyciela, bo chłoniemy, bo się uczymy, bo potrzebujemy i to jest, potrzebujemy rodzica, tak? Potrzebujemy go w tym momencie, bo nie umiemy, bo ktoś nam powie, tak? I to jest fajnie, ale w pewnym momencie odważ się iść dalej, puść spódnicę, idź dalej, odkrywaj, zobacz, co znajdziesz, bo może napiszesz za pół roku do swojego nauczyciela: wiesz co, odkrywam coś fantastycznego, zakładam szkołę, będę łączyć masaż hawajski z zen, albo z terapią jakąś buddyjską, albo z ustawieniami hellingerowskimi, albo z psychoanalizą i w ogóle teraz to mi się, jeszcze z nie wiem, z oddychaniem i taki holistyczny ośrodek zakładam i właśnie Lomi będzie jednym z elementów terapeutycznych, na przykład, tak, świetnie, cudnie,
fantastycznie. O to chodzi, żeby się nie bać, żeby nie pytać nikogo o pozwolenie, bo tylko Ty sam sobie możesz dać to pozwolenie i tylko Ty sam możesz je cofnąć. Trudno, czasem nie będą Cię lubić. Trudno, czasami będą za Tobą, za plecami gadać. Niech gadają. Albo niech mają odwagę Ci powiedzieć wprost i wtedy możecie usiąść przy stole i sobie pogadać po prostu. Ale jestem naprawdę taka trochę nabuzowana, także wybaczcie, bo jakoś dużo takich informacji do mnie różnych dotarło i chciałam jakoś tak z siebie pewne rzeczy wyrzucić, wyrazić i stwierdziłam, że jestem na to gotowa. Po prostu chcę o tym opowiedzieć, bo naprawdę dla mnie LOMI to jest wolność. I ja chcę to pokazywać, chcę o tym mówić, chcę tym żyć na tyle, na ile potrafię. Jutro się może zakręcę, jutro może się zamknę i będę żałować. O Boże, jakie ja głupoty gadam. O Boże, kto mi dał takie prawo? Ja sobie sama daję takie prawo. Więc zachęcam, idźcie, karczujcie swoją własną dżunglę. No, do zobaczenia w kolejnym filmiku. Muszę trochę ochłonąć, bo mnie znowu poniosło. Do zobaczenia, cześć.